Dzień dobry! I co? Myśleliście, że się nie usłyszymy. Myśleliście, że nie będzie już materiałów z AEW Wrestle Dream. I tutaj niespodzianka dla was, ponieważ przybywam do was ja. Dzień dobry, z tej strony Sicario z Attitude Polska i no w sumie nagrywam to dnia 4 października, pewnie tego samego dnia też wypuszczę to na kanał, także tylko jakieś 3 dni po właśnie tym pay-per-view od WWE oraz NJPW, no chociaż tutaj w zasadzie to jest kwestia sporna, czy japońska federacja miała z tą galą coś wspólnego, ale mniejsza o to. <laughs> Ważne jest to, że uda się w końcu nagrać omówienie dla tej gali, która moim zdaniem była dosyć udanym przedsięwzięciem, co należy sobie powiedzieć. Natomiast dla ludzi, którzy nie śledzili jakoś AEW w ostatnim czasie, lub właśnie jakoś, nie wiem, liczyli na jakieś omówienia z tych żegal, to w międzyczasie wydarzyło się między innymi coś takiego, jak Grand Slam. Ale ja personalnie jestem olbrzymim krytykiem wielkiego szlema tegorocznego od AEW. Zresztą myślałem, czy coś o tym nie nagrać, ale jakby ogólny outcome tej gali był ode mnie taki, że jakby ani nie miałem specjalnie chęci, ani czasu. I jakby to, że nie było tego czasu, to przeważyło, że po prostu pominęliśmy sobie to jedno Dynamite Natomiast właśnie 1 października tego roku wydarzyło się Pay Per View Kolejne w tym roku od AEW No i tutaj właśnie nosiło ono nazwę Wrestle Dream I było ono, no można by powiedzieć, jest to oficjalny Pay Per View AEW i tylko AEW natomiast było ono robione na cześć zmarłego Antonio Inakiego dlatego też zaproszono hmm, wrestlerów z NJPW żeby również uczestniczyli no więc można powiedzieć, że takie Double or nothing, 2 2.0 troszeczkę tylko, że w sumie w sumie, to głównie chodziło tu jednak o mecze wewnątrz AEW no ale jak mówię mniejsza o to Natomiast przejdźmy do gali. Moim zdaniem, mecze na tej gali można podzielić na trzy kategorie: czyli mecze dobre, czyli mecze bardzo dobre, oraz mecze dobre, ale takie, których mogłoby po prostu nie być na tej gali. Karta liczyła sobie 14 walk, włącznie z, z Priszą. Natomiast o Priszą mówić sobie nie będziemy, bo nic ważnego się tam nie działo. Może tyle, że Zaurus pokonał Nicka na w jakieś 5 minut. No i guess Zaurus niedawno był tnt championem. Nicka dopiero wchodzi. Nie jest to ani żadna raczej niespodzianka, ani, ani nic yy, szokującego. Yy, natomiast sama gala rozpoczęła się od yy, meczu M, w którym MJF w pojedynkę bronił mistrzostwa ROH Tag Team przeciwko The Righteous. Yy, no i tutaj jeżeli ktoś nie wie to ogólnie Adam Cole miał również uczestniczyć w tym meczu ale ponieważ ma złamaną nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się że kostkę w każdym razie coś w nodze więc Adam Cole nie był dopuszczony do tego meczu a MJF z racji że ostatnio bardzo podoba mu się chyba reakcja publiczności na jego osobę to wystawił się do tego meczu w pojedynkę i co mogę o tym meczu powiedzieć? Trwał on 10 minut mniej więcej. No, nie był to, jakkolwiek, mecz z kategorii bardzo dobry natomiast wsadziłbym go właśnie do tej kategorii, no taki dobry, taka czwóreczka, nie? Yy, ogólnie, gdybym miał go jakoś streścić, to powiem tylko, że zaczął się on od tego, że MJF wyzywał The yy, przy swoim wejściu, powiedział do Dacza, że hej, gruby chłopcze, <głos》>, zrobię ci buddy -slema. Yy, Tego buddy slema oczywiście w końcu wykonał pod koniec meczu, Natomiast oczywiście, ponieważ był to handicap mecz, to MJF był obijany przez Dacza i Vincenta przez większość czasu, yy, ale no, nie był to jakiś wybitny pojedynek. Natomiast skupiał się on bardziej na akcentach humorystycznych i dla tych akcentów humorystycznych bardzo polecam go sobie nadrobić, jeżeli ktoś go nie widział. Yy, finalnie, MJF, znaczy ogólnie w tym meczu było bardzo dużo takich spotów, typu, że. MJF jakoś albo właśnie znieważał rywali, albo, albo, albo po prostu wykonywał jakieś ciosy poniżej pasa. W każdym razie, koniec końców, wykonał takie. No, można by powiedzieć, takie, takie trochę. Takie przepraszam, nie dirty deeds, ojejku, y DDT z Liny, jak to ma w zwyczaju Randy Orton, choć tam to figuruje powiedzmy tutaj pod jakąś inną nazwą, y na właśnie grubszym daczu y co przyczyniło się do zwycięstwa w tym meczu. MJF broni swój oraz Adama Cole tytuł ROH Tag Team. Ten mecz był spoko, jak mówię, ale nie musiał być na tej gali, to równie dobrze mogło być jakieś pay per view od ROH. Kolejny mecz. To jest właśnie mecz typowy z kategorii. Y, dobry, ale mogłoby tu nie być, ponieważ nie rozumiem i absolutnie nie jestem fanem tego, że ROH y, inwejduje AEW. Y, tak jak pewna inna osoba z tego kanału, też chyba wolałaby, żeby te rzeczy były bronione właśnie na galach ROH. I ja również im więcej miejsca jakby dla AEW originalsów, tym lepiej. Yy, w każdym razie Eddie Kingston yy, bronił mistrzostwa ROH z yy, NJPW Strong Openweight yy, w starcie przeciwko Katsuyori Shibacie. Yy, I no, jakby nigdy specjalnym fanem mówię tego, co Kingston wyprawia w ringu. Nie byłem. Tutaj nie było najgorzej, ale yy, tak czy siak Kingston broni. Yy, Shibata przegrywa. Kingston dalej jest mistrzem i ma teraz story z, z Towkiem, Hathawayem. No ale miejmy nadzieję, że wyląduje to po prostu w ROH. Natomiast dalej. Dalej chyba moja główna motywacja, dla której miałem ochotę. nagrać ten materiał, mówiąc szczerze. I nie chodzi tylko o, o to, co wydarzyło się w Main Mianowicie, później wydarzył się mecz o TBS Championship między Chris Statlander oraz Julią Hart. I powiem tak, Julia Hart, od, jakby to jaki imprów ona wykonała w ciągu ostatniego roku, to jest dla mnie wręcz kosmos. Ja to, jak przyjemnie ogląda się jej mecze, przez ostatni miesiąc, przez to jak ona podbudowywała siebie, właśnie do tej walki o mistrzostwo TBS, no to jest po prostu coś pięknego. Powiem tak: mecze Julie Hart z jakimikolwiek dżoberkami były lepsze jakościowo i ciekawsze niż jakiekolwiek mecze kobiet takich wiecie, tych, tych wyżej w hierarchii w AEW co sporo mówi o tej dywizji i jej prowadzeniu co jakby nie zmienia faktu, że Julia Hart absolutnie jest mega gwiazdą w tym momencie natomiast całe story również polegało na tym, że Julia Hart miała ogólnie mówiąc olbrzymi streak wygranych natomiast tą, która właśnie pokonała ją przed tym streakiem była właśnie Krista Tlander no, i Chris właśnie została jakby wyzwana do tego, żeby jakby no, Julia Hart po prostu chciała się odkuć za tą porażkę i kontynuować swój winning streak. Przy okazji zgarniając swój pierwszy pas mistrzowski. Starcie było bardzo dobre, bo i Chris Statlander, i Julia Hart, zwłaszcza Julia Hart, potrafią w sztuczki ringowe. Natomiast niestety. Chris Stadlander po wykonaniu dwóch driverów broni broni pasty BS i tak jak no, lubię Chris tak uważam, że jakby całym serduszkiem byłem za tym, żeby Julia Hart w końcu wygrała ten tytuł i rozpoczęła swój reign yy, może w najbliższym czasie kto wie ja trzymam kciuki, w każdym razie yy, moja petycja, moja petycja do Chris Stadlander yy, jeżeli Wykonujesz pal drivera na Juli Hard, która jest ewidentnie niższa, to błagam, jakby niech, niech ona będzie trochę jakby niżej zwisała tą głową, bo Pal Driver, wykonany na Juli, przynajmniej ten pierwszy, dosłownie wyglądał tak, że jakby głowa Juli Hard była mniej więcej na wysokości, nie wiem, pępka Chris, albo nawet trochę wyżej, jakby to naprawdę nie wygląda dobrze, gdy niska dziewczyna nawet jakby nie jest blisko, żeby tą głową tam powiedzmy zahaczyć o tą matę, więc tutaj takie lekkie upomnienie za tego bocza z mojej strony, ale poprawiła yy, Friday Night Fever, jeżeli dobrze pamiętam, więc powiedzmy tym swoim pal driverem, który wyglądał już troszkę lepiej, bo właśnie Julia Hart zwisała niżej na nogach yy, Chris broni. Jak mówię, mam nadzieję, że do kolejnego rewanżu z Julią Hart. Eee, następnie odbyło się tak, team Fiesta, o, jakby między czterema zespołami o shota na pasy FTR. Eee, Young Buxi pokonali Lucha Brothers, yy, The Gunsów oraz Orange'a, Cassidiego i Huka I nie powiem o tym meczu nic więcej, bo mogłoby go nie być, on mógłby być na Rampage, on mógłby być na Dynamite, mógłby być na Collision, nie musiał naprawdę być na Pay-Per-View. Yy, a tak poza tym to jakby Young Buxi mają aktualnie zero momentum w sesie. To jak bardzo na Young Buxów nie ma reakcji i nie czuć hypu, nawet ja nie czuję na nich hypu, a ich lubię. No to jest coś naprawdę okropnego. Jeszcze fakt, że wygrywają sobie szota, którego pewnie sami sobie, wiecie, ustalili. No, daję dislike generalnie. Natomiast temu, co daje bardzo dużego lajka, like to daje bardzo dużego lajka like starciu Swerva, Stricklanda oraz Hankmana Adama Page'a. No, jedna z ewidentnie najlepszych walk na gali. Definitywnie uznałbym ją jako bardzo dobry mecz. Nawet świetny mecz, bo jakby mimo tego, że Adam Page jako postać jest powiedzmy średni, bądź też średnio interesujący, to w ringu jest jednym z najlepszych w tej federacji, jakkolwiek to nie brzmi. A powiedzmy, że Swerve Strickland również do amatorów nie należy. Starcie, które w sumie nie wiadomo, w jakby w czym miało skutkować, bo tam powiedzmy, że Dieli odebrali te pasy trójek Arrow z Tajni No ale jakby generalnie wokół tego, w tej kolekcji Arrow i AEW jest teraz dużo pomieszania z poplątaniem, co mi się generalnie bardzo nie podoba. To, co mi się podobało natomiast, to był właśnie ten mecz, ponieważ sypały się lariaty od Page'a, sypały się Swerv Natomiast po tym, jak Prince Nana odwrócił uwagę sędziego, Swerv wykonał coś, co się nazywa JML Driver i dzięki temu właśnie odniósł zwycięstwo nad Hankmanem, więc. Jakby Swerf jest genialny ostatnimi czasy, więc niech to idzie jak najbardziej w tą stronę. Ricky Starks kontra Willer Utah to było coś, co wydarzyło się później. Jakby bez, myślę, żadnych zaskoczeń Ricky Starks pokonuje jutę w meczu, którego, który ponownie był dobry, ale mogłoby tu go po prostu nie być. Bardzo długo wyczekiwane starcie Briana Danielsona oraz Zaka Sabra Juniora. Tym razem wymówiłem to poprawnie, nie, nie nazwałem go Jack. Yy... No. No i to jest starcie, z którym generalnie ja mam duży problem, bo jakby większość osób okrzyknie go mianem genialnego, bo w sensie ono tak z czysto tej technicznej strony było genialne. Yy, ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, no to właśnie panowie od bardzo dawna chcą rozstrzygnąć, który z nich jest tym najlepszym technicznym wrestlerem na świecie i ogólnie ten mecz w całości skupiał się właśnie na technicznym wrestlingu, w sensie tam właśnie nie było żadnych kopnięć, nie było uderzeń, to był czysty, techniczny wrestling. I jeżeli ktoś szanuje tą formę performansu, no to ten mecz naprawdę był five-starem. Tylko, że jeżeli ktoś ma tak jak ja, że nie trawi tego technicznego wrestlingu, a ja naprawdę to, to nie jest absolutnie coś, na co ja jestem w stanie patrzeć. I no, to ten mecz był dla niego po prostu średni. Żeby nie powiedzieć, no, no, no nie, nie był nudny, bo te akcje naprawdę jakby powiedzmy były zjawiskowe. Natomiast no to, to nie jest ta, powiedzmy, forma performance którą po prostu ja lubię. Brian Danielson wygrywa przez pinfall, natomiast wygrywa po użyciu dwa razy busa i koni. Co jak wiemy nie jest jakkolwiek właśnie powiedzmy tym technicznym wrestlingiem, przez co Zak od razu po gali wyzwał go na rewanż, więc kto wie, może Wrestle Kingdom w styczniu, bardzo prawdopodobne, natomiast Danielson z kolejnym dużym W w AEW. No i później The Don Calis Family w Six Men przeciwstawili się The Golden Elite oraz Chrisowi Jericho. Mecz bardzo dobry. No jakby powiem tylko, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten koncept, że jakby Don Kalis po prostu bierze pod swoje skrzydła tych takich, wiecie, młodych talenciaków. czy właśnie te, Willa Ospreya oraz samego Guevara i po prostu robi z nich mega stary jakby brakowało mi kogoś takiego w sumie w tej federacji bo wiecie, były tam różne jakieś tam podchody, żeby wypromować jakiś, jakiś młodszych zawodników natomiast nigdy wydaje mi się nie było to jakoś skutecznie przeprowadzone Don Kalis Family jest takim tworem, zwłaszcza, że przeciwstawiają się no, takim, no co tu dużo mówić, no starym prykom jak Jericho, Omega i Kota i Bushi. Eee, starcie bardzo fizyczne, bardzo szybkie, bardzo y, emocjonalne, chyba tak można to powiedzieć. Y, no po prostu piękne. W dodatku sami Guevara... Przypina Chrisa Jericho, dzięki czemu rodzinka wygrywa. Jest to kolejna porażka Kenego Omegi w starciu właśnie z Donem Kalisem. I tak jak cieszę się widząc właśnie tych, tych młodych chłopaków, w sumie nie tak daleko, niektórych chyba wiekiem ode mnie, triumfujących, tak jestem ciekawy w sumie w którą stronę to zmierza bo to nie wygląda jakby to miało się skończyć ten feud yy, no i w sumie kto wie czy po prostu może doczekamy się jakichś rewanżów ponieważ nadchodzi pay per view yy, full gear więc może doczekamy się rewanżu na przykład samego Gewary i Grisa Jericho oraz konoskata Keszty z Kenem Omegą może może nie będę narzekał ani płakał jeżeli to się wydarzy Natomiast na dzień dzisiejszy, Don Kalis Family jest jakby no, far ahead przed, przed Kenem, Omegą i przyjaciółmi. Natomiast co main event? FTR pokonuje Ozzy Open po bardzo dobrym meczu. Tyle, że takim meczu, na którego nie chciało się patrzeć, bo no, jak i Postanowili zepsuć tą niespodziankę, wygrywając wcześniej y, ten Fate 4 Way taktyk match. Y, jakby przez co było praktycznie wiadomo, że FTR prawdopodobnie tutaj wygrywają. Zresztą to właśnie zrobili. Y, no więc y, nie fajnie, nie fajnie, Naprawdę. No ale dobrze, yy, idźmy w takim razie do powiedzmy najgłośniejszego meczu chyba, no który powiedzmy i wokół którego było tak najwięcej chyba gadania w ogóle przed tą galą yy, Christian Christian Cage, przepraszam yy, w 2 out of 3 falls meczu bronił AEW TNT Championship przeciwko Darbiemu Alinowi yy. No i w zasadzie wiadomo, że ten mecz był ciutkę mimo wszystko podyktowany powiedzmy e, tymi okolicznościami, w których Edge rozstawał się z WWE i właśnie była dyskusja, czy Edge zjawi się pod przydąkiem Adam Copeland w AEW, ponieważ ogólnie, jak ktoś nie wie, WWE ma... Pełne prawa do przydomku Edge, więc tutaj mógł się pojawić tylko pod własnym imieniem i nazwiskiem. No i właśnie, Christian Cage z Darby'm Alinem dali tak, tak brutalny mecz, w sensie Darby Alin przyjmował praktycznie spoty na, jakby. Dosłownie tą część, w sensie, oni dokopali się do tej części ringu, która już jest dosłownie drewniana, i Darby przyjmował na nią spoty, co jest ogólnie rzecz biorąc chore. I słyszę się już o tym, że odniósł on lekkie kontuzje, bądź mniej lekkie po tym starciu, ale miejmy nadzieję, że szybko się z tym uwinie. Natomiast w, końcowym, w końcowej fazie tego pojedynku, ponieważ żebyście nie zasnęli, to powiedzmy chce się wyrobić w te 20 parę minut z tym omówieniem. Przystanie jeden do jednego. Jakby Christian Cage jakby został zagoniony w narożnik, jakby z pomocą Darbiemu w międzyczasie przyszedł właśnie Nick Wayne. Który to Nick Wayne się koleguje z Darbim, no i on trzymał jakby pas, którym Christian chciał uderzyć Darbiego, powstrzymał go przez ten właśnie, zagonił go w narożnik i zaczął tam mówić, że no, że właśnie jakby, że, że, że to wszystko, co on zrobił mu Christian, że jakby to poskutkuje, no to poskutkuje właśnie w tym, że Nick Wayne zdecydował się zdradzić Darbiego Alina. I jakby przyłożył mu po prostu spasa, Dzięki czemu otworzył drogę Christianowi Cage'owi do zwycięstwa. No i takim właśnie rezultatem: 2 do 1 Christian Cage broni pas TNT. W międzyczasie pojawił się Sting, żeby właśnie, ponieważ Christian dalej chciał jakby tam maltretować Darbiego, pojawił się Sting, który chciał go obronić. Ale oczywiście był też Lucha Zaurus, był Nick Wayne którzy powalili Stinga i w momencie, gdy Christian chciał właśnie skrzywdzić tą legendę, wtedy rozbrzmiała jego muzyka. Wtedy rozbrzmiała muzyka Adama Copeland'a. Kurczę, nawet ja mam problemy z przedstawieniem się, że to nie jest już Edge, ale jest to Adam Copeland, który pojawił się, zrobił save'a. Na początku oczywiście no, Christian tak patrzył się na niego, że no, 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 tak, no, no, pomóż mi, to, to, to ty uderz tego Stinga, to ty go uderz. No i ale Adam Copeland uderzył zamiast tego Nikołaj na ilu Zaurusa posprzątał z nich ring, natomiast Christian Cage odszedł zwycięsko wznosząc pas TNT. Także mamy to Edge w AEW. Prawdopodobnie szykuje się zajebiste story z Christianem w jakąkolwiek stronę to nie pójdzie. Powiem tak, czy skończą o ten pas, czy skończą jako tak team jakby jestem w pełni za tym. I ponownie gdyby nie inwazja ze strony ROH i kilka dosyć chłodno przeze mnie przyjętych meczów, uważam, że ta gala była absolutnie przezajebista. Yy, natomiast wy możecie o niej się wypowiedzieć w komentarzach, co wam się podobało, nie podobało, czy oglądaliście yy, i czy jesteście już nachajpowani na to, na, na to, co może nas czekać na yy, full gear, które prawdopodobnie w przyszłym miesiącu yy, także mówił dla was Sicario yy, i dziękuję za uwagę oraz do zobaczenia wkrótce cześć